Cześć, ten Wawel, witam was znowu w Enter the Gungeon. Ostatnio zrobiła nas ośmiorniczka na trzecim etapie. No trochę przykro, ale dobra, lecimy dalej. Chociaż czekaj, czy ja mam włączony turbo mode? A tam, miałem turbo mode. Co nic dziwnego, że ja z tą ośmiorniczką taki problem miałem. Czekaj, a tu gdzieś... Ty! Rainbow Run może? O, Rainbow Strzyneczka. Tu jest jakieś przeklęte dziadostwo, tu jest jakiś zegarek. To jest nie wiem co. Wezmę zegarek na przykład. Jak się nie ruszam, to wszystko się zatrzymuje. Super hot watch. You made your choice. Hope it was a wise one. Okej. Ale to będzie dziwne, ja nie mogę stać w miejscu i strzelać. Ale mam czas na zastanowienie się. Na przykład mogę tak unikać jakichś ruchów szybkich. Ale to jest zarąbisty item! Tylko czasami możecie mieć jakieś wrażenie, że na przykład lagi są. Chcecie żyrandol? Kaboom! Ej, tylko jeden oberwał. Co ty? Aha! Zaciupał mi to! Nie mogę brać innych skrzynek. Ej, zmarnowałeś mi klucz, kościu. Ej, to ja teraz klucze nie muszę praktycznie kupować. A nie, przecież... Ja potrzebuję kluczy, żeby otwierać te skrzynki z Rainbow? Dawaj. Aha! Dobra, może się przydać ten itemek. Ale to będzie dziwne. Okej. Ale to będzie dziwna walka. Patrz, co ja mogę robić. Hop. Ale to jest zarąbiste. No chyba, że zrobię uniki w głupim momencie. O, to wtedy jest źle. I to bardzo. O, cholipka. Teraz mógłbym oberwać. Gdyby nie ten zegarek. Ale on mi uratował życie. O nie, ogień! Ale on mi życie ratuje. No, no! Co? Nie zdążyłem uniku zrobić. Żeby zrobić unik, nie wystarczy, że klikniesz unik. Musisz pójść strzałką w którąś stronę. Znaczy strzałką, no WASD w którąś stronę. I dopiero wtedy możesz zrobić unik. A ja nie zdążyłem i stało się to. Z bossów też itemów nie mam? Ej, klucz gdzieś jest. Nice job, did you get hit? Tak. Gdzie mój klucz? Tu jest. Co masz, gościu? Nic! O, tam na górze jest babka z synergiami. Chyba nawet będzie mnie stać, nie? No, witaj. A, nie mam synergii żadnych. Moje bronie nie mogą mieć żadnych synergii. Siema, gościu. Mogę cię jakby... Hop, hop. Mogę dostać śmieci. Dobra, czas się stąd ulatniać. A ja nie wiem, co robią te rzeczy. Ta głowa demona jest taka sobie. Bardzo szybko zużywa amunicję. To jest pewnie ziomuś, który mi wiele nie robi. To jest całkiem spoko, ale mało celne. To nie mam pojęcia. Też nie mam pojęcia. Sprawdzę to. No niby dobra, zwiększa trochę prędkość poruszania się, te obrażenia, zwiększa coolness, czyli że tam chyba mam szansę na skrzyneczki, których pewnie tutaj nie będzie. Ty, kończyłem pokój. On mnie może polizać. Ale nic mi nie daje. Czekaj, nie, ja muszę o nim poczytać cokolwiek, bo on jest bezużyteczny. Ma tylko 5% szans na to, że coś wykopię. I to są takie rzeczy typu pół serduszka na przykład. I będziesz czekał na mimiki, także to jest git. Znowu nic nie masz. Amokonda. Łaj! Ale bym oberwał. Pierwszym pociskiem. Ale tu się przyda to zatrzymywanie czasu.
O chłopie! Stój! Ty tam sobie... Masz coś do jedzenia. Ja muszę się to rozwalić. Tylko, że ty jeszcze we mnie strzelasz, jak głupi. Dobra. Nie! No chłopie! Nie, 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 nie jest! Dobra, pozwoliłem. Aj, kurwa! No nie zdążyłem! A ty co, od razu to zjesz? Nie, nie zjadł. Co? Kupiłem amunicję chyba. A nie mam jej. Skończyła mi się amunicja, a ja... Kupiłem ją czy nie? Co ja kupiłem? Nie wpieprzaj tego! Nie pozwalam! Dziadu! Nie szarżuj na mnie, plec, ja cię plec... Co to był za zwrot tych pocisków? Dobra. Ty wypadł. No naprawdę? Ja nie zdążę tego rozwalić, bo ty to wpieprzasz od razu. Chłopie. Nie jestem absolutnie zadowolony z tego, jak to wyszło. Czy ja nie kupiłem amunicji? Ja chyba kupiłem klucz? To coś? Nie mam pojęcia, co to jest, więc to wezmę. Reload, reload, reload. Jestem nieśmiertelny, kiedy przeładowuję pusty magazynek. Skumajcie to, że kusza ma w magazynku jedną strzałę. Czyli strzela sobie z kuszy? Jestem nieśmiertelny! O! To jest ta ściana! To tak to wygląda! Ej, zarobiste to jest! Jak ja z kuszą będę praktycznie śmiertelny! Dobra, mamy to coś. Wsysamy jakiś paradoks, czy co to jest? Okej, pany! Nie, wyjdź! A ja mam mało ten... damage'a w tym dziadostwie. Ty mały, złama się. Zapomniałem wziąć monitor. Chciałem wziąć na koniec etapu, ale zapomniałem. Co to jest za pokój? Jaki laserowy pokój! Ale w sumie łatwy. Tylko trzeba się ustawiać w dobrych miejscach. Mam 5 kluczy i nie mam co z nimi zrobić. Zwłaszcza tej skrzyni. Jest sklepikarz, który bierze klucze. To mi się przyda. Mam 50 naboi? Chłopie! A ty nie masz amunicji? Czołg. Walczę z czołgiem. Dobra, tu się przyda ten super hot coś. Stopwatch. Aj, to wybuchnie zaraz. Id! Dobra, ty uciekaj! A, to wybucha w ten sposób, dobra, tego bym załatwił. I mi tu będzie przeszkadzał najpewniej. Dobra. Tylko muszę sobie wyrobić nawyk, jak jest coś trudnego, to się nie ruszać. Oj. Ale na styk! Dobra. Ale to było na styk! Nie wiem, czy używać kuszy. Dobra, użyję. Oj. Najbardziej nie lubię momentów, kiedy właśnie trzeba zrobić unik. Jop!
Spal gumę, gościu! Ty też. Myślałem, żeby tej kuszy używać później trochę. O, cholipka. Ale to może dziwnie wyglądać bardzo. Może być dziwne do oglądania. Dobra, buchnie zaraz. Coś tu chyba we mnie strzela. Aha. Nie! Dobra. Bałem się, że oberwę. Muzyka się zapętliła! Ty! Ty uciekaj ode mnie! Polipka. Dobra, zaraz mi się skończy amunicja w kuszy, więc będę strzelał tym na razie. Co ja mam tu zrobić? Ochroniłem się nad tarczą i blankiem później. A tu? No blank! Ostatni! Tu nie było co zrobić, absolutnie. Dobra, walę z kuszy. Cholipka! Ach. Gdzie jesteś? Hop. Muszę jak najszybciej strzelać. Jak najczęściej przeładowywać. Ja w trudnych sytuacjach w ogóle nie skupiam się na strzelaniu. A tutaj strzelanie może mnie uratować. Wyobraźcie sobie, żebym ja gościa robił bez tego stopwatcha. Ale on był zawsze łatwy! Czemu on teraz jest taki trudny? To przez ten mój paradoks? O, przynajmniej dostałem to. Oh my god. Oh my god. Mam tyle hajsu i kluczy. Nie mam co z nimi zrobić. Help. A ciekawe, czy kluczowy kupiec w ogóle tu będzie. Ty, jego może nie być. Przecież ja nie mogę innych rzeczy dostawać, nie? Oni znowu chcą, żebym ja ten róg wziął. To jest pszczółkomiotarz, to jest dziadowe. To jest nie wiem co. Wygląda jak ammo box jakiś. To jest słabe. Pudło, nie mam pojęcia. Czym ty jesteś? Styknie tego. Ale on ma knockback potężny. Ale amunicję chyba dużo zużywa. No i nie przeładowuje, co jest beznadziejne. O, mroczno, ciemno. Spooky. Wej. Ale nie, tak to mi nie róbcie. Uf!
No, nie wyszło. Ty! On coś kopie! On coś kopie! Serio? Ale... on może mi dać skrzynkę? Zapewne nie. A gdzie są te? A, teraz są. Jak ty działasz? To będzie easy. To może być dziwne. Te mogą być trudne. Dobra, ja bym strzelił tak. Nie, jak to go nie trafiło? Czekaj, jeżeli strzelę pod takim kątem, to... trafiło go! Hop! No nie, nie ma szans. Dostałem! Nie dostałem. O, mogę u niego coś sprzedać. Nie, dzięki, nie mam zbyt dużo broni, wiesz? Ha, ten nie ma nic! Nie no, jak dla mnie ten Rainbow Run jest spoko, kiedy ogarniasz wszelkie bronie. Wiedziałem. Stopwatch, ratuj! Ja nie wiem, jak ja miałbym to zrobić bez niego. A! Nawet z nim się wwaliłem prosto w niego. O nie. Spróbujmy to przeskoczyć. Przeskoczyłem to! Znowu. Okej. Oho, trudny moment. Dobra. Wydaje mi się, że on nie strzela, jak robi ten długi pocisk. Znaczy ten długi strzał taki. Specjalnie, żeby po drugiej stronie nie było właśnie naboi żadnych. Żeby można było przeskoczyć to. Dobra, zużyję całą amunicję, ale to przejdę. Chyba, że lepszym pomysłem byłby... skoro i tak już oberwałem. Nie wiem, rozwala mnie ta broń. I to tak ostro. Rozwalę cię rogiem jednorożca! Co ty na to, chłopie? A patrz, jak długo mi to zajęło. On do końca by wkrótce doszedł i by mnie po prostu zmiażdżył. Okej, żeby odblokować postać, właśnie sprawdziłem, trzeba z tym efektem, tym czarnym, który mam, zabić przeszłość. Okej... to jest przeklęte. Tego nie chcę. Hazmat Suit pewnie mnie chroni przed... trucizną. To jest dzwonek. Co dzwonek może robić? Czy ja chcę jakąś broń jeszcze? Mogę chcieć broń w sumie. Wiem, co to jest. Są bronie należące do Beholstera. Można je tutaj oddawać. I potem można je wszystkie wziąć i stworzyć taki zestaw. Jakiś potężny Beholstera. Ej, dobra ta broń. Tylko głównie na mały zasięg.
ale jest mocna. A tu jest zmiażdżące przejście. Zmiażdżyło ducha. Kuźnia! I ty nie masz mi nic do zaoferowania. Dobra, ale przynajmniej masz mi dać to dziadostwo. No Jezu, ile można cię bić? Róg mi się skończył. To jest bosik, ale... Czy ja chcę jeszcze szukać czegoś? Przecież ja nic chyba nie dostanę, nie? Nie chcę już niczego szukać. Biorę, kupuję to i lecę. Zjeżdżam stąd. Czym strzelasz teraz? Myślę, że jednym i drugim sobie postrzelam. Jak będzie zła sytuacja, to po prostu strzelę z kuszy i sobie zrobię przeładowanie od razu. Ale fajnie wygląda. Dobra. Dawaj, pokaż na co się stać. Albo i nie, lepiej nie pokazuj. Dobra. No spokojnie. Ale chłop dużo już oberwał. A ja też! Cholipka. Chciałem go zrobić bez obrywania. Czemu nóż we mnie strzela? No i znowu obrywałem. Cholipka. No nie było za bardzo tam jak uniknąć. No, tu też. Kurde, 3 HP mam. Co ja mam teraz zrobić? Chyba Blanka. Kiedy te noże przestaną strzelać? Please! Stop! Mogę to rozwalić. O chłopie. Chyba tu się slow-mo przyda. Jak ciul. Dobra, git. Dawaj! Druga faza, mordeczko. A, muszę się ruszać. Pokaż, co tam masz w swoim arsenale. No, dawaj. Wal go. Kusza. Dobra, jeszcze raz. I on leży. I kwiczy. Dobra, teraz trzeba pamiętać, że zatrzymywanie się nie będzie działać teraz. Po zabiciu tej przeszłości będziemy wchodzić do 6. etapu. I boom. To jeszcze nie koniec. Co? 1000 lat wcześniej? Ona nie ma pieska, tylko wilka. Jep, jep. Cicho, Junior. O, to jest dziwne, czy coś takiego? Jep. Ła, przeklęty miecz? Nie wiem, do czego go używają, ale wiem, że nie może to być nic dobrego. Witaj. W końcu się udało. Doktor Wolfenklaw, znów się spotykamy. Widzę, że zainteresowałaś się moją pracą. Na pewno z ochotą mi pomożesz dokończyć mój ostatni eksperyment. Nigdy.
ty i twoje całe całość jesteście powaleni. Zatrzymam was. I zatrzymasz tysiące, czy tam setki. Hundred to są setki. Setki year, lat progresu? Nie sądzę. Poza tym, nie zamierzam robić tego opcjonalnie? Pieseł! Zapewniam cię, nie ma co... Opór nie ma sensu. Twoje nowe ciało nie jest do końca gotowe. Nie spodziewałem się ciebie tak wcześnie. Nie martw się jednak. Będziesz trzymana... świeża i... nietknięta... w krajopodzie. Hufufufufufufu. Is this the end? Resist. Use blank. Give up. Taka technologia? Jak? Nie ma znaczenia. Co to? What? Oberwiesz kuszą! Chciałem przez chwilę się zatrzymywać. O, on jest niezniszczalny. On mnie może bić mieczem? Zeus! Zeus, zostaw mnie! Co to? O, cholipka. To jest prosty. Ja go zaraz rozwalę. Oho! Chyba się wkurza. A nie. Rzuca ptaszka. Easy! Złoconą hydrę odblokowałem. Cóż, w końcu koniec. Dawaj, Junior, wynoś mi się stąd. To było tyle? No i... trzeba płacić, żeby nim grać. Ale porąbany typ. Jakie itemki masz? Pistolet tej łowczyni i... silencer! Ogłusza przeciwników na małym dystansie, to jest poduszka. 300 kili? Kto robi poduszką 300 kili? O, tu mam trofeum, że ukończyłem z tym. A, i tu wszystkie te dziury to są trofea. A tu jeszcze czegoś nie odblokowałem. Także w tym odcinku to tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Do zobaczenia i siemka.